Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego gameplaya Assassin's Creed Origins. Tak sobie pomyślałem, że w tym odcinku moglibyśmy ogarnąć sobie... Czy tam to się zakleży? A, ten... Te dziadki. To się zawsze przyda troszkę tych jednak tych. Aczkolwiek tu by się przydało jakiegoś typa im podrzucić. Chociażby martwego. Takiemu krokodylowi. Tak sobie myślę, czy by właśnie nie dorwać jednego z tych typów tutaj i zanieść jednego takiego, tylko to raczej chyba nie da rady za bardzo. Ale spróbujemy. Uda się nam, czy się nam nie uda? To chyba w sumie byłoby za bardzo, gdybyśmy byli szybsi od statku, ale kto ich tam wie? A nie, za to buława jest jednak. Mamy takiego trupa teraz. Ty, co, popłyniemy sobie z nim? To jest jednak trochę zabawne. I will return it later. Where are you? How are you, Sergeant? Podpłyniemy sobie do tych krokodyli i podrzucimy im tego. Ale to jaja będą. Ale może to się uda. Fagin! Sim! Er gesef des her. Asha erche met hini. Gaj heresi hez jet. Pan parmel tueru. Czy jeszcze zbyt ten, daleko od brzegu? Byśmy je pozabijali, ale może jak to sobie przyjdzie. Podejdzie zje, czy nie? Yes, weszło. Krąg życia. Super, mamy to.
Dobra, mamy kolejne osiągnięcie wbite. Teraz myślę, że moglibyśmy sobie tak podpłynąć tędy. Może jakoś byśmy stateczek jeszcze rozwalili. O, tamten na przykład. Dobrze by było w sumie to, co się tym zająć. Bo też tak jest, że trzeba w ramach osiągnięć zatłuc tam ze 7 chyba kapitanów tych statków. Oby tylko kapitanów chyba chociaż skosić, nie tylko się bawi w statki. A mamy łuk drapieżcy, więc może by to coś dało. Nie wiem, czy mam wrażenie, czy tutaj łatwiej się osiąga te wszystkie osiągnięcia na Steamie. Łatwiej niż Odyssey, a to chyba to czkolwiek kwestia przyzwyczajenia się, jakby wczucia. Widzę, że tak troszkę nam niewiele brakuje do paska 16 poziomu, więc bardzo możliwe, że jak już to ogarniemy, to sobie wybijemy chyba tego miłośnika broni, bo się to jednak przyda. Raz buława do takich cięższych i wolniejszych wojowników, a raz jakiś śmierć do kogoś szybszego. No, bo zobaczymy, jak to wygląda. Jest pan kapitan. Tirema z południowego Mareotis. Dobra, jak to wygląda? Bo tylko kapitana skasować. Super rzecz. No, mega sprawa wam powiem. O kurde, lwa uwolniłem. Jesus. No, przez chwilę było niebezpiecznie. Tu następne jest. No i żeśmy nieźle to puścili z dymem. To łajbę. Chłop się z nami narobi. Ty, poleciał sobie. A ja myślałem, że z nami jeszcze popływa sobie chłop. Wybrał sobie inaczej. Dobra, więc teraz moglibyśmy gonić do tej tiremki. Bo czemu nie? Mielibyśmy już 3 z głowy. Jedyna taka lipa, że jest jednak mało takich różnorodnych rzeczy na tych statkach. O, chyba jakiegoś tego mijaliśmy. Krokodyla. Tak, czasami trzeba od czasu do czasu tą babkę poczyścić, żeby mieć to z głowy. To sobie to sukniemy, bo mamy przecież jedną zdolność nową. Tylko właśnie nie wiem, czy iść tego miłośnika broni, czy jednak iść mocno na łukłowcy. Przytrzymanie w celu naładowania strzał dodatkowo rozbije tarczę. To jest dobre.
A tu przytrzymanie w celu naładowania strzału rozmniejszy rozstrzał. Co to jest? Trojące strzały to nie. Są cenne łukłowcy. Myślę, że to będzie najlepsze. Chociaż tego jeszcze nie możemy. Tego też nie możemy, czyli też po dwa. Miłośnik broni. To byłoby atak i pchnięcie. Przytrzymaj po lekkim ataku, by wykonać kombinację pchnięcie i atak. Aha, takie coś. I kto mamy co? Atak z powietrza. Ładowanie silnego ataku. On też byłby niezły. Szczególnie do mocniejszych wrogów. To za jeden punkt. Ale bym poczekał sobie z tym złoconym łukiem jednak. Przede wszystkim chcę iść w łuk. Żeby jak najciszej wszystkich rozwalać. O, już jesteśmy bliziutko. Tutaj co, tej strony prujemy. Chyba od drugiej. Jeszcze się przyda. Trirema z północnego Mareotis. No tak, sobie mogliśmy wszystko ogarnąć tym strzelaniem w te cholerne te. Tak wypadałoby w sumie by robić następnym razem, że strzelać tylko w te wszystkie beczki i dzięki temu moglibyśmy na spokojnie moglibyśmy tą trymę tak rozwalić, bo to chyba trzeba 30 wrogów tak rozwalić. Więc może się po jakimś czasie tak nazbiera po troszku. A co my w tym mamy stateczko ciekawe? Jakiś jest taki jakby handlowy. W sumie tylko tyle. Żadnych beczek jakby nie widać. Dobra, spadamy stąd. Zobaczę, nic nie ma, więc idziemy dalej. Tu jakieś widzę te resztki mola.
trudno stwierdzić, co to jest. Dobra, teraz tą tiremkę rozwalimy. I tu się postaramy może wszystkich rozwalić, w ogóle tylko strzelając same wazony z oliwą. W ogóle mamy o tyle dobrze, że ten łuk strzela takimi strzałami. Oj, trzech lwów mamy. Trzy lwy, nie trzech lwów. Kotwicowisko Mareja. O, już zaczepiliśmy jakoś o typa. No, taki skarb tu mamy. Jakoś nic tu żadnych beczek. No właśnie, tak nie rozwalimy niestety. Dobra, mamy to z głowy. No bo trzech kapitanów skasowaliśmy, teraz można byłoby w sumie tam wracać. Coś tu jeszcze mamy, więc sobie tu podpłyniemy. Tak mi się wydaje, że ta cała miejscowość tutaj jest ogarnięta i można byłoby teraz spokojnie walić w tym kierunku. No a potem jakąś misję byśmy zrobili. Tak, ma się wrażenie, że dopiero w tej Aleksandrii ta gra jako tako wypływa tak na szerokie wody i można odczuć trochę lepiej dzięki tym wszystkim zdolnościom te asasyńskie klimaty, aczkolwiek wkurza mnie, że te parowanie praktycznie nie istnieje. Albo jest tak wąskie okienko, że jakoś nigdy nie mogę w nie trafić i zapewne jeśli wtrafiamy, to wtedy się pojawia ta animacja. Ale co ciekawe, na początku ta animacja była w prologu, dopiero jakoś potem zniknęła i nie do końca to ogarniam. Zapomniałem, że możemy odpalić spację o trochę szybsze płynięcie. Ciekawa pogoda. Dobra, zdjęcie takie średniawe, bo chciałem uchwycić, żeby był cały żagiel. Byłoby ładniej, ale tak się nam by nie mieścił. Szkoda, że nie pada, ale tu pewnie... Ale tu deszcze są zapewne bardzo rzadkie. Kurde. Mm.
To było zabawne doświadczenie. Ale mamy przynajmniej jeden ten więcej. Okej, jest skarbik. Płyniemy po skarb. O, ale... A nie, coś tu jeszcze jest. Kryształ. Jeden. Coś tu jeszcze jest. Tam coś jeszcze będzie. Zakrzywiony miecz. No i mamy to garnięte. Bardzo ładnie, wracamy. Chyba spokojnie dopłyniemy sami. Tak milutko, że się zatrzymują, dzięki czemu możemy sobie tam skorzystać z ich z okazji i sobie ogarnąć. Też byłoby ładne zdjęcie. Chociaż mi się tak tylko zdaje. Albo nie do końca jednak. Myśmy tu byli, to nie jest chyba ta wysepka, o której myślałem. Znaczy to jest ta wysepka, a nie jeszcze ląd. Więc musimy dalej sobie popłynąć. A to miejscowe opuścić. Chociaż w sumie nie, mogliśmy tu... Czekać, nas tu nie było wcześniej. Albo nie pamiętam tego miejsca. Najwyraźniej. Dobra, lokniemy sobie na mapę, gdzie my w ogóle jesteśmy. No tak, tu byliśmy, ale nie w takim konkretnie miejscu. Więc teraz moglibyśmy do tej Odysei gonić. Zobaczymy. Cóż za Odyseja nas czeka w tamtym miejscu? Ja w ogóle nie wiedziałem, że ta mapa jest otwarta już od razu, jak tylko opuścimy nie to Syrię, tylko już nie pamiętam nazwy tej krainy. Guards are everywhere. By Serapis. Priest? But why are you on the street? The guards discovered that I gave their food back to the people. Now they hunt me. I have a bounty on my head. Being a priest of light is a dark job in this filthy city. I can get you out of Alexandria, priest, if you like. But I cannot keep you safe forever. I ask too much of you, Magi. There is a small temple north of here that will take me in. Black and I will be watching the roads, Magi. Ja chyba wiem. We must leave by the canal. There should be boats there. I will spew arrows on any who get in our way. Be like a moon, priest. Perhaps we can sneak you out without the guards knowing. Siądzie tam czy nie? Hide, priest. I will take care of these guards. Ha! You call that a swing? Come at me! Nothing gets through.
Cross base, keep tight. Może jakoś się uda uciec. I've never seen blood before in such quantities. The devourer and Apep must be smiling. And the smell, the stench. You get used to it. Truly? No. No i się zbliżamy przy okazji do latarni w Aleksandrii. It is rare that priests are called upon to serve the people. And now... Isayon. A, on nas opuścił, dopiero to zauważyłem to. Aż to było śmieszne w sumie. This is where you and I part, Magi. I'm a priest no longer. Lysander was my name. It will be nice to be Lysander once more, I think. Walk in peace then, Lysander. And you, Magi. Bajek. Thank you. Odyseja ukończona. To był trochę jak z tym. Lysander chyba tak miał na imię brat tej Kasandry. Teraz spojrzymy na mapkę. No, nas tu jeszcze wcześniej nie było. Dobrze w sumie, żeśmy tu się wparowali. Za sobie znajdziemy ten cały Isayon. No proszę bardzo. Czy wypadałbyś tam cofnąć? A nie, dobrze, żeśmy gonili. To tam gdzieś będzie. Czyli w sumie tylko tu mamy papirus. Aleksandria to miasto rozległe i hałaśliwe, ale jedna z jego dzielnic jest cicha, odizolowana i obmywana przez wodę. Powalona palma wskazuje miejsce mojego spoczynku tam, gdzie ląd styka się z wodą. Ta świątynia gwarantuje bezpieczeństwo każdemu, kto przyjdzie do niej na modły. Każdy, kto wejdzie do świątyni, jest pod moją osobistą opieką. Kleopatra. Zdolności mamy tu jedno, to jeszcze czekamy sobie. To... Ciekawe, która by to mogła być rzecz? Coś czuję, że będzie gdzieś to tutaj. Jedna z dzielnic obmywana przez wodę. Może to jest tutaj? Gdzieś. Przeskoczymy sobie tam, a potem przejdziemy w tamto miejsce. Może akurat się okaże, że to jest to. Ale wpierw tam sobie skoczymy. Skład wojskowy Faros. Trochę typa jest. To wszyscy są na górze, czy jak? Hey!
Tak, tam już na górze czy nic nie mamy. To jest ciekawe, że akurat, no gdybyśmy tam nie weszli, to by nas nie zauważyli, a tak niestety. O, oh, shit. Nam się nic nie udaje po cichu tu zrobić, to mnie po prostu rozbraja. Coś tam było, czymś tego wydawało. No, wydawało mi się tylko. Hej! Gdzieś w Wakinę! Posidon! Skład wojskowy Faris ogarnięty. Bardzo ładnie. A tamci durnie. To wszyscy śpią. To będzie chyba wszystko. Okej, teraz by wypadało. Tu przeskoczymy. Może będzie ciekawego. Koń na nas grzecznie czekał. Coś jeszcze mamy. I już coś możemy sobie ulepszyć, właśnie widzę. Doleciał nam nowy przedmiot. Ładna w sumie taka ta cała okolica. Zaskoczymy sobie tutaj. Garnizon Fars mamy przynajmniej już ogarnięty. Wiemy, że to jest jakiś garnizon. Teraz by warto tam wrócić. Do tej na tej wyspie poszukać tego całego strakonu. Kurde, nie ostrakon, tylko ten papirus. Czy byłby tu jakiś ten, jakieś molo? Jest tam molo, dobra, mam statek jakiś, więc będzie tam można dopłynąć sobie. Tak, na pewnie cały odcinek zadzienia takiej, no takim czyszczeniu okolic. Czy mam już chyba w trzech okolicach zrobione zdjęcia, jeszcze brakuje jakiegoś zdjęcia w tej Siwie, gdzieś tam jeszcze, znaczy jeszcze w dwóch innych rejonach i też nam się wbije osiągnięcie za to. To jest to. Powalna palma wskazuje miejsce mojego spoczynku, dzielące tyka się z wodą. Aha! Czy jak jest tutaj, to coś tutaj. Jest. Tarcza jakaś.
zobaczymy, czy jakaś to lepsza tarcza, czy nie. 28, pozycja 8. Proszę bardzo. Atak dystansu. No, spróbujemy sobie. Why not? Ma tak w sumie tylko odpowiedź na ataki z dystansu. Więc nie jest tak idealnie. No, a tu będzie ten Sach Map. No i potem będzie to znowu sprzedać. Mam jakiś łuk drapieżcy nowy? Niestety nie, no. Rzadkie są, widzę, łuki drapieżcy. O, mam jakiegoś przybysza. Okej. Arsenał, tu nas jeszcze nie było. Można byłby tam skoczyć. I tą łódkę też byśmy zrobili, bo czemu nie? I może ten ostatni strażnik by się teraz, też by się go ogarnęło. Nie, to nie jest ta sama łódka co wcześniej. Czy to się jakoś nie odnowiło? A może mi się tylko wydaje, że to jest to samo miejsce? Nie, to chyba nie jest to samo. Coś sam już nie wiem do końca. No, paru typa jest. Na szczęście pierwszy i drugi śpi. Tiremy z Emporionu. Ramka ogarnięta. Ten się patrzy w którą stronę? W tamtą. Może wyjdzie i go capniemy. Dobra, tu mamy wszystko ogarnięte. Możemy sobie wracać. Jakieś mamy kolejną misję. O, chyba ten typ tutaj. Is there no one up to my task? You, that insignia. You are a man of honor. There are so few remaining. I am a Magi. I solve problems. Good! I have one! A most precious treasure, which must be delivered today. You will be well compensated for your work. Here are some drachmas to start. The city is much more expensive than I'm used to. Good! It is settled. Follow me. The thing I ask you to do is of the utmost importance. Of course it is.
Being a merchant is no simple matter, sir. I assure you, moving tiger skins or even statues is not easy work. Ah, these workers never when you tell them to be. As I was saying, you must be quick. Oh, and do not stray from your task at all. I will know if you have. This is all I have left since the flood. Seems you care a lot for your cargo. I swear on her mother's grave she was sent from the gods to make Alexandria better. She? I have your bodyguard, Kara. Do not let this be a repeat of the last time, daughter. Wait, oh, this hardly seems to be what you asked. Magi, I will pour drachmas down your throat as long as she is safe. And Kara, remember the reception tonight. You will be ready. Of course, father. I would not miss it. I am so happy you have come to assist me, sir. We will get you home fast. Do not worry. Oh, of course. Thank you, my bull. You look just like Heracles. Perhaps I'll call you my Heracles. Nice. Stop right there. Finally. Change of plans, Heracles. Who? Ah, no matter. Child, it's time to return you home. I will not go. Have you met the priests here? Dull. Now, I must go to the central market. I heard of new Persian linens. I need them. Or what? I will scream, which will call the soldiers. Then, well, even if you survive, father will be quite angry. Anubis, take this city. Are you Sekhmet in disguise, sent to test me? What was that? Nothing. Good. First, we must get my horse. She's been treated absolutely terribly without me around. Zaraz. A, jeszcze musimy w tą stronę iść. Są takie dziwne, że się opuścimy jakąś miejscówę, to potem nasz bohater po prostu sobie schodzi z konia i tyle. Simply can't wait to be reunited with me. No, klasyk. Cheer up, bodyguard. Tam jakiś chłop. Young miss, it's so nice to see you again. As you asked, she has been given new shoes. There now, was that so difficult? Now out of my pay. The deal was only to get you home, not to pay for your horse. I'm sure my father would not be pleased with you discussing this in front of him, horseman. Of course. I'll discuss it with your father. Oh, Pegasus. I know you missed me. Yes, you did, you beautiful creature. If only you had wings. Time to go, bodyguard. This is not where I told you to take me. Thank you, Magi. I was terrified. Myślałem, że mamy razem, ona na swoim koniku. I am taking you home, Princess Kara. Oh, all you big broody types are the same. Never let me have any fun. I should just leave you here. You're duty bound to deliver me, are you not? Who would know if I left? Your conscience would, of course. Look there, bodyguard. That is where I had my first discussion with a soldier. I am sure he was very grateful. We must stop at the market for more linens. I will take you to your house as your father bade, and nowhere else. Now lead on.
You know, you are absolutely destroying my chances at getting the perfect linens. There are different kinds of linen? You are much more serious than my usual bodyguards. You can move faster, bodyguard. I have a name! Bayek? Ah, you do know my name. I remember all their names, you know? Whose names? The bodyguards. I send gifts to their families when I come. Gara. Gara. Yes? If we go find your linens, would you be happy? Really? Of course! Thank you, Bayek. You have an interesting stare. Thank you. To zabawne, że tak się nie zmienia ten znacznik. Myślałem, że gdzieś zechce gdzieś indziej iść. Wielka synagoga. Nom Canopus. No proszę, jak pięknie. It is done. Whoa there, girl. Hey, time to get you home. Your troublesome mistress will have missed you. Pegasus, huh? I like it. It suits a horse. I would like your spirit. Alba kłodka. A no tak, ma pomysł niedostępna? O proszę, trochę nam się odkryło przy okazji. O patrzcie, tu jest ten cały hipodrom. Też swoją drogą jedna z rzeczy, które moglibyśmy... Że wygranie tego wyścigu to jest... To jest, proszę was, też jakieś osiągnięcie. Kurde, achievement lepiej jednak brzmi. It was only gone a moment. Ah, I heard some commotion, but according to my little princess, you're the hero of the day. Can he always be my bodyguard? Please, father? How much does it cost to hire a Medjay permanently? I am here only a short while. Alas, then allow me to grant you a hero's pay for a hero's service. Ciekawe, ile dostaliśmy. Ostatni strażnik. 500. No nie jest jakiś... jakaś wariacja. Zawsze coś. Bayek, you've returned to me. Are you ready to be my personal Medjay? Nope. No. I continue. You see... You are so gullible, Bayek. I'm only happy to see you still in one piece. Best bodyguard in the city.
Okej, okay, troszkę sprzedamy rzeczy. Po co czeku kupować? Czymże jest ten cały... ten znacznik zapytania? Dobra, tu mamy ogólnie... Trochę mnie denerwuje, że nie widzimy na mapie naszego poziomu. Nasz poziom to jest 16. A tu mamy 20, więc jeszcze troszkę tego brakuje. Tu też dopiero 20. Tu coś jeszcze mamy, to może czy to ogarniemy? Tu coś jeszcze mamy. O proszę, tu mamy kolejny papirus zresztą. Nadbliziutko jak bardzo. To od razu to załatwimy. A co? Teraz zgadnij, gdzie on tu będzie. Czy gdzieś w środku? O, proszę. Ścieżka natury we wschodniej części Nomu Canopos rozciąga się pustkowie, gdzie wiele drzew zostało powalonych i straciło swój dom. Czekam przy osieroconym drzewie, którego rodzice spoczęli nieopodal, pniami skierowanymi ku swemu osamotnionemu dziecku. Canopos. A, czy jednak tutaj gdzieś to będzie? Ale jeszcze raz. Canopos? Wschodniej części Canopos, pustkowie. Czyli coś tutaj będzie. Gdzieś on się zamotał w tej chwili. Trzeba będzie jakoś tędy pogonić. O proszę, co mi... Aż mi teraz miraż przypomniał. A trzeba będzie jakoś pójść górą. O proszę, tu jakie są pierdółki. Widzicie? Warto. Kurde, prawie zaśpiewałem, ale chodziło mi, że warto czyścić te wszystkie pierdołki. Okie, kurde, zrobiłem. Te. Jak prawdziwy cyrkowiec. Ale tak sobie czasami przyjemnie właśnie przejście po jakimś innym miejscu, troszkę zobaczyć tego wszystkiego. O, jak ładnie. Bardzo mi to się podoba. O, proszę, z środku, czyli pewnie trzeba będzie zeskoczyć. Tak mi się wydaje przynajmniej. Albo niekoniecznie. Kurde, prawie żeśmy się zabili. Jak teraz wleść? Czy coś z dołu to będzie? Bardzo możliwe, że coś będzie z dołu wejście. A jakże? Łowcy są w pobliżu. A co my... Jest tutaj. W depresji Katara jest tylko jedno miejsce, w którym jest, nie jest sucho i nie ponuro. U wejścia do doliny rośnie drzewo, którego korzenie w pierwszych promieniach świtu są w połowie skąpane w łasce Ra, a w połowie z powitaczeniem Apisa. Odszukaj mnie tam, ale śpiesz się, bo Ra wznosi się szybko. No okej, teraz jak spojrzymy sobie teraz na mapkę, to tak, póki co tu chyba mamy ogarnięte w miarę wszystko, a tu jakieś małe coś zostało. A może tam skoczymy? To przynajmniej byśmy mieli to z głowy. To raczej w tamtą stronę.
Mielibyśmy chociaż z głowy tamten znak zapytania i górnie byśmy mieli z głowy cały ten. Całą tą część, pomijając te wszystkie rzeczy, których generalnie nie jesteśmy w stanie póki co zrobić. Czekaj, jak trudno by musiałby być poziom, żeby w ogóle ogarnąć tych typów. Już tam wcześniej przechodziliśmy. Coś tutaj. Coś to będzie. A, to jest po prostu... Czym jest, co to jest? Dom Ai, o proszę. Jak milutko. Jakiś przedmiotik? Łuk wojownika. Milutko. No i ładnie tu. Fajne są takie domy z takim tym. Że tu wszystko tak jest. Tak, no to fajnie. W tym odcinku chyba zrobiliśmy bardzo, bardzo dużo. Jak sobie teraz spojrzymy na mapę, to tak, zdolność to wiadomo. Trochę się jeszcze poczeka. Aczkolwiek prawie żeśmy wbili 17 poziom. Zadania, jak sobie spojrzymy, to tak, mamy wydarzenia główne. No to mamy medalia Egiptu. Musimy poznać z kontaktem Apolodrosa obok hipodromu. Czyli to ostatecznie blisko nas. Będziemy już mogli zacząć ten kolejną część mapy, ten Konopos i gdzieś tu będzie pewnie ten cały tak tu jakiś ostrakon, znaczy nie ostrakon, tylko ten cały papirus. No i po kolei idziemy, ładnie wszystko idzie, to się potem ogarnie później w tym arsenale, także to jest zadanie Gniew Poetów. No i chyba jeszcze się wrócimy tutaj, to nam zostało, więc to zrobimy chyba w kolejnym odcinku, a póki co ja wam bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka moich przygód w Assassin's Creed Origins. Dzięki za uwagę. Hej.